3 lata temu naukowcy z Uniwersytetu Teksasu odnieśli wielki sukces. Udało im się w laboratorium wyhodować płuca myszy. Teraz ten sukces został zwielokrotniony. Z ludzkich komórek ci sami naukowcy, ten sam zespół, wyhodował płuca ludzkie. Rzecz jest wielkiej wagi. Gdyby udało się opanować do tego stopnia metodę laboratoryjnego wytwarzania płuc, że można by tego rodzaju organ wszczepiać chorym, byłaby to wielka, wielka rzecz, przekroczenie pewnej granicy. W transplantologii brakuje dawców. Z tym jest największy kłopot. Ta metoda ten problem rozwiązałaby. Ale sami naukowcy z Teksasu studzą zapał. Żeby tę metodę opanować do końca, żeby była bezpieczna, żeby nie szkodziła w niczym, potrzebne są badania, a one potrwają jeszcze wedle ich szacunków od 10 do 12 lat.